Cześć! Jest piątek i idę na angielski. Jak widzicie, możecie podziwiać PKP obok mnie. Dzisiaj też jest, jak widzicie, ładna pogoda. Więc spoko. Nawet nie jest już tak źle, jak było wczoraj. I co? Aha, w ogóle miałam wam powiedzieć tą kurtkę. Bo często się o nią pytać. To jest płaszczo-kurtka ze Stradivariusa. I w tym roku jest bardzo podobna, więc jeżeli wam się podoba, to zajrzyjcie. Tam jest ciepła. Chociaż dla mnie nigdy nie jest wystarczająco ciepło. Dobra, to będzie chyba tyle z update'u. Pokażę wam PKP. Ja teraz mam 9 i jadę na halę targową, bo tam właśnie mam angielski i dzisiaj musiałam wcześniej wstać. Przez to się nie wyspałam, trochę mnie głowa boli, bo musiałam przygotować ten artykuł na dzisiaj. Przygotowałam go, zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście mówię o blogu, no bo o czym innym. Dokładniej mam temat blog as a marketing tool, więc zobaczmy, jak mi pójdzie. Artykuły wzięłam, musiałam się upewnić, że mam to na pewno, więc będzie dobrze. Jakoś bardzo się nie stresuję, chociaż mogłam wziąć wodę, bo zając mnie zaraz będzie mi sucho. O 9 jedzie? Tak, dobra, więc ja muszę lecieć, bo się spóźnię. Dobra, jestem już. W sumie już jest wieczór. Jest ciemno, ale jest godzina 16. Alan też jest. Ale nie będę go pokazywać, bo tam mamy bałagan. Alan nie posprząta swojej części. Moja część jest czysta. Dobra, nieważne. Byłam na tym angielskim i przedstawiałam ten artykuł i oczywiście standardowo zaczęłam się dusić i było mi już wstyd, no ale co miałam zrobić? Jakoś to skończyłam. Później wróciłam, poczekałam chwilę i Alan przyszedł i tak mnie poganiał. Bo musieliśmy iść szybko na siłownię. Tak mnie pomaganiał, że zapomniałam zmyć makijaż. I o ile z twarzy udało mi się usunąć, tak no z oczu nie, więc musiałam ćwiczyć makijaż. Pierwszy raz w ogóle chyba w życiu ćwiczyłam z cieniami na powiekach. Było mi dziwnie. Chociaż w sumie później zapomniałam. I 9 ćwiczeń zrobiłam w 40 minut po prostu. Tak zasuwałam. Więc moja powysiłkowa konsumpcja tlenu aktywowała się na następne 50 tysięcy lat. I co teraz? Alan szybko będzie robił shake'a i będzie spadał, bo idzie mi kupić prezent. A ja będę czekać na mamę, która zaraz powinna przyjechać i będziemy właśnie jechać do Daniela na farbowanie. I nie wiem, czy wiecie, ale zaczęły się już wyprzedaże w sklepach powoli. I wczoraj weszłam do HM-u. I tak jak mówiłam, przypadkowo weszłam do HM-u. I znalazłam taką bluzę z napisem Not Your Bay. I ona jest fajna, bo jak widzicie, ona ma tutaj taki jakby taką stójkę na górze. I fajnie wygląda, bo jest krótka. Zrobiłam sobie zdjęcie, to wrzuciłam już to na Instagrama, to może dam wam linka w opisie, jak chcecie zobaczyć, jak ona wygląda. I kupiłam sweter, którego nie wiem, czy nie oddam. Bo, no nie wiem, znowu wydałam 8 dych. Ale on mi się podoba. Dlaczego jestem dziwna? No bo wiem, że nie powinnam, ale chcę, bo mi się podoba. I liczę, że może wiesz, później jak zobaczycie w lustrze w domu, sobie że na brzydko wygląda i będę chciała to oddać. A ci się podoba? Tak. Jestem za darmo. Co jesteś? Za darmo. No nie, bo muszę ci prezenty kupować. Tak, wychodzisz na pustkę. Ale ciebie nie ubiorę. Jak nie? No właśnie ubrałeś. No jak? Nie wiem, kupię ciuchy. To znaczy założę, bo chyba nie mógł się ubiorę. Co? Kupisz mi, weź sobie noś. Słupcio. I to jest właśnie też z taką stójką sweter. On jest taki luźniejszy, no ciężko mi jest tutaj wam go pokazać. Ale też kosztował 4 dyszki, tak samo jak ta bluza. Nie wiem, co mam zrobić. Co tu zrobić? Ciężkie życie. Oj. No. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. Teraz będę miksować. Subcio. Jak się czujesz, wiedząc, że masz weekend pierwszy wolny od dawna? O, fajnie. Dobra, trochę jakiegoś mam przyklapa. To masz przyklapa? No, bo miałam związane włosy. Ale nie, chyba aż tak się. Siedzę pomiędzy kurtkami, bo wpadliśmy szybko. Ja tu czekam na schakę, schakę. Czek. Co mi kupisz? Prezenty. Ale ja powiem, Alan będzie nagrywał. No nie wiem, zobaczymy, bo to takie miejsce, że nie mam tylko. Co to jest za miejsce? Pewnie do jakiegoś dealera pójdziesz. Tajemnicze. Tak? Tak, dealera samochodu.
O! Samochód dostanę. A kto będzie prowadzić? Dąbcie, no. O, lepiej nie. A. Dziękuję. Uważaj. O nie, aż tak... Na granicy. Na granicy! Czemu dzisiaj jest takie rzadkie? Poszedł na lawo. Nie lubię tego. A to był, było białko WPC naturalne, banan i woda, tak? Tak. Dobra, jesteśmy po fryzjera. Chcę sobie pofarbować włosy na blond, to są czoło. Chcę być jak Bobby. O, pójdę. Idę się zapytać, czy mogę nagrać przed i po. Idę. Mamy włosy tak przed. Dobra. I zobaczymy, jak będzie po. Wyglądam jak bałwan, ale pada deszcz. A chcę wam pokazać choinkę, bo jesteśmy właśnie na rynku. No, to jest choinka we Wrocławiu na rynku. Tak właśnie wygląda. Taka choinka. Chasz mnie. A teraz idziemy tutaj. Renitary. A mięciutki, tylko mokry. Mokry. Patrzcie. Gofry. Jadła. O, i tu jest takie główne miejsce. Tak mi się wydaje tego jarmarku, że nazywa się Bajkowy Lasek. I tu jak widzicie, jak to pachnie. I tutaj są takie karuzele po prostu dla dzieci. Patrzcie, wejdę, nie tędy. O, ale tam jest to, co jest... Nigdy nie wsiadam. Ale tutaj jest taka najbardziej, to jest chyba jedna z większych atrakcji. To jest ta kula, do której można wejść. I widziałam, że tam się nawet ktoś oświadczył z tej kuli. Ale coś, ten kwiat, ten ślik nie działa. Idziemy teraz. Ale nie stresujcie się, nie będziemy nic jeść. Alan po prostu chce kawę. Więc pójdziemy tu na kawę i później muszę jeszcze mamie coś kupić. I tak, pokażę wam jeszcze stąd, jak wygląda jarmark. A cóż to za przystaniaczek? Już co powiedziałam? Nie. A cóż to za przystaniaczek idzie? Wysalanek. No chyba tam będzie. A ty na mąż chcesz? Nie. Kawa czarna z mleczkiem, duża, w zielonym, choinkowym kubeczku. Nie dla mnie. Bo ja nie piję, proszę. A dziękuję bardzo. Smacznego. Dziękuję. Proszę. Żeby nie było, że jestem niemiła. Co? No jest tylko pachnie czekoladą. O, bo za mało dałeś, mogłeś całe opakowanie wsypać. Dobra, idziemy. Idziemy tu. Zobaczyć, co jest do jedzenia. O, nie wiem, czy to jest kanapeczki. Co są z cieką? Mówisz, albo tą tortillę. Nie, korupcie. Nikogo się wstraszyłam. Zobaczcie, jakie są fajne rzeczy do pieczenia. Foremka C, tutaj możecie ciasteczka w literki. Co ty mi bijesz? O, zobaczcie, to są takie rzeczy na biżuterię. To mi się podoba. A teraz zastanawiam się, czy to będzie mi pasować. Bardzo chyba jest. Ale fajne. Zobacz, to nie jest ładne, nie? No właśnie wiem, jakby to było srebrne, to bym wzięła. Patrz, jakie fajne. To są takie bardziej sylwestrowe rzeczy. Zastanawiałam się nad tymi słomkami, ale w sumie nie wiem, czy ja chcę. Zobacz, podobają ci się? Słomki płatne, no. Ale to są. No 16 za 6 zł. Zdecydowanie. Zobacz, jaki ładny papier Alan chciał mi go kupić, żeby zapakować mi prezenty. Ale ja tak chcę ponad ze mnie wyszło. Ale kosztuje 20 zł? No. Więc trochę sporo.
No ładne, ładne. Nie tak dużo. Już myślę, że suma. Jak myślicie? Fajnie mi się wygląda w tym nowym pokoju? Gdzie jest mój babę? Babę? Babe! Jakże ten nie słyszy. Co myślisz? Na pewno. Czy, nie, wazon. No, myślałam, że jakieś kwiatki dam do wazonu i będzie w moim pokoju. Nie wiem, ale co myśli? Ile? 10 zł. To może wiesz. Tylko to nie jest jakieś naderwane. Okej, wyszliśmy już z Tigera, idziemy teraz już do Qualité czekać na mamę. I kupiłam w końcu ten wazon, ale zobaczymy, czy go zostawię, bo można zwrócić w ciągu 14 dni i po prostu przymierzę sobie do tego pokoju, zobaczyć, czy to będzie dobrze wyglądało. I jeszcze kupiłam te takie, były takie, więc pamiętacie, ja kupiłam w Katowicach czerwone serduszka, takie przyklejane, i kupiłam jeszcze takie różowe. I znowu deszcz pada. Dobra, więc nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będziemy coś nagrywać, bo jak wrócimy, to muszę od razu ten film składać, żeby móc go wam wrzucić i żebyście mogli go zobaczyć jutro, skoro jedziemy. Nie, ale ja tego nie będę widzieć. Bo napróbuję namówić Alana, żeby nagrywał podczas kupowania mi prezentów. Nie no, nie podczas kupowania, a nagram w domu. Założę dziewczyną słuchawki naszej mamie Marcie. Dziewczyną. Ale że tu mam stanąć? Tak, tak? No teraz będziesz miała bardziej, wiesz, jakby ze światła. No. A teraz ładnie, no. Ładne. No. No i to jest, nie wiem, czy słyszałyście o czymś takim jak Olaplex, ale już parę razy też było to na YouTubie, więc te włosy są, ale nawet czuć, że one są takie bardzo miękkie, nie? Fajne. Dobra. Okej. Okay. Dobra, więc standardowo dam wam linka tutaj do Qualité w opisie, więc sobie możecie zerknąć. I jak się umawiacie, to umawiacie się do Daniela. Dobra, okej, okay, to my już kończymy. Chodź się uśmiechać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!